tutaj bardzo ładne są te miejsca na Starówce. No jesteśmy w sumie na Starówce i teraz tak, z Puszkiem przyglądamy się, jak tu podejść do tego zamku. Wszędzie idą jacyś strażnicy, bo tak, nie daj Boże, mieć samochód, to musisz uważać, gdzie możesz zaparkować, a gdzie nie możesz zaparkować, proszę Państwa. Gdzie możesz zaparkować, a gdzie nie możesz zaparkować. Także buziaczki i że proszę jeść kaczki. Nie. Także proszę Państwa, jeszcze raz teatra prochownia, tam poszli strażnicy daleko, daleko i oni tak łażą, szukają, proszę Państwa, jakiegoś po prostu chyba frajera, żeby... No taki jest układ, proszę Państwa, strasznie głupi. Kto dał im pracę? Że oni, żeby chodzili, czy pijak nie leży, czy ktoś nie krzyczy, czy na kogoś nie napadają, to ja to rozumiem, ja to rozumiem. To jest i po Bożemu, prawda? No wtedy musimy pilnować o porządek, dbać. Myśmy gdzieś Puszku poszły. Jakieś gadania są. Poszłyśmy gdzieś Puszku i teraz tak. Nie wiadomo gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Starówce. No jesteśmy na Starówce, proszę Państwa. Tam jest Wisła. Wisła może być nieprzyjemna dla nas w tym sensie, że tam jest brudno. No i jeszcze raz popatrzmy się na Teatr Prochownia Stara. Popatrzmy się na Teatr Prochownia Stara. I teraz wspominajmy te słowa Hanki, która mówi, że lepsza, przykra prawda jest, niż tak lelum po lelum popierać, że to dobrze, że palenie papierosów jest dobre, że picie wódki, że na przykład jak mówią korwa co sekunda, że to jest dobre, a to przecież my nie możemy popierać takich rzeczy. Żebyście, tu jest ulica na Starówce, taka towarzysząca ulicy Boleść 2, tam, a my tutaj podejdziemy, są te taksówki. Chodź Puszek, przechodzimy na drugą stronę, chodź. Bo on nie wie o co chodzi. Chodź, idziemy tu. Musimy przejść. Także proszę Państwa, ja tu mam Puszka. Puszeczku, chodź, będziesz tak stał? Zobacz, Puszeczku. Chodź, tu pójdziemy. Schodkami pójdziemy. On nie chce iść schodkami w odcieleni. Puszeczku. Schodki, stare mury, proszę Państwa, kto by to chciał kupić, a jednak to jest warte. Chodź tu, pójdziemy tu, chodź. No już. No. Gdzież Puszek stoisz i co? I przejść nie dasz ludziom.